Co ja zrobiłem? Nie uwierzycie. Muszę iść do wioski i Willagera normalnie ukąsać. Ugryzłem go. A dzień dobry! Jeżeli byście chcieli, moi drodzy, tak poza tematem maraton z wiejskiej przygody w weekend, to możecie zostawić taką łapeczkę w górę i jak dobijecie po tym odcinkiem 8000, no to będzie taki maratonik! A i kolejna sprawa, nie do końca wiem co się stało, bo zmienił mi się pasek na dole. W sensie mam dodatkowe serduszka i po prawej stronie coś wygląda dziwnie, nie do końca wiem co to jest. Poza tym dostałem jakieś powiadomienie o wampiryzmie i troszkę się boję. Wiecie, w czym jest problem? Jak chcę zjeść chleb, to nie mogę zjeść chleb. I nie wiem, co teraz. W każdym razie, słuchajcie, moi drodzy, idziemy. Co mewy robią na takim zadupiu? Wiecie, co mi się podoba? Kamienie mi się podobają. Mogę kamieniami rzucać. To jest coś świetnego po prostu. Dobra, nieważne. Idziemy zobaczyć, jak tam wygląda u góry. Czy jest to w ogóle miejsce, w którym damy radę zamieszkać? I pytanie, czy nie będę musiał tych drzew pościnać. W sensie, tam widzę, że jest strasznie dużo cienia. Wygląda to epicko, no ale jeżeli to będzie mi przeszkadzało, to mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem takich wielkich drzew do ścięcia, trochę się tego obawiam. Nie mam tutaj chyba modyfikacji Tricapitator, nie wiem czy ścinałem drzewo w ogóle w tej grze, już chyba jeszcze nie. W każdym razie, możecie mi napisać, jeżeli się orientujecie, co ja mam teraz zrobić z tym, że jestem chyba wampirem i jak mam to naprawić, bo nie mogę jeść, a pasek mi się kończy. To jest trochę porąbana, mam nadzieję, że nie zginę. I zobaczcie, że mam ten, na twarzy trochę tego. Blodu, tak mi się porozmywało. Jezus, jak tu ciemno, ty. Ej, strasznie ciemno jest. Ja tu Optifine'a nie mam. Co się Dynamic Light. O, panie. To wszystko trzeba pościnać, ale jest pięknie. I widok też jest, powiem wam, kozacki. Jak dla mnie zostajemy tutaj. Też pisaliście, że wam się podoba, więc to robimy na 100%. Tylko teraz bym musiał chyba wrócić w wiarę szybko do ziuty, żeby noc mi nie zastała, bo będzie mały problemik. No i dalej nie wiem, o co chodzi z tym, nie? Że nie mogę zjeść chleba. To jest trochę przerażające. Dlaczego mi chleba zabraniają jeść? A masz owco, kałganico jedna. Dobra, idziemy spać, bo zaraz się nie wyrobię. I chyba wyżej skaczę, zauważyłem. Nie, też tak te chyba delikatnie troszkę wyżej kicam. Przerażają mnie z deka to Teletubbiesie w tym miejscu, to nie jest zbyt normalne. Ale powiem wam szczerze, że ten Minecraft, tak jak jest dodanych tych 100 ponad modyfikacji, dużo bardziej mi się podoba niż tamta wiejska przygoda. Tamta wydawała się być troszkę ograniczona mimo wszystko i jakoś tak nie czułem się tak swobodnie bardziej jak tutaj. Tutaj troszkę bardziej mi się to podoba, już chyba też jest inna grafika, nie? Tam wyglądało jak taki stary Minecraft. Tam jest mój domek! Obiecuję ci, Porze, kiedyś cię porwę i będziesz ze mną mieszkał, co ty na to? I dam ci piłkę. Co? To odkurzacz! To trzeba ziucie dać, to będzie zadowolona. Ej! Ej, co jest? Ej, co jest? Halo, dlaczego mnie bije? A nie mogę nic zjeść! O co chodzi? Ej, co mam zrobić? Czemu mnie to bije? Co będzie, jeżeli zginę? Bo się zaczynam bać troszkę. Ziuta! Dawaj mi lekarstwo, dawaj mi apap, na dzień, bo jest noc, trzeba coś zrobić. Nie wiem, co się dzieje, ziutuś. Nie mogę ten. Jestem chory chyba. Ups. I znowu tutaj mnie wywaliło. A czemu jest noc? Nie mogę nocy przespać! O co chodzi? Już nie mogę spać? A tutaj jak się prześpię, to będzie git? Ziuta, no nie mogę spać! No co jest? Czekajcie, ja chyba wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to nie będę musiał teraz kogoś ukąsać. Chyba tak mi się wydaje, że będę musiał. Chodź, krówko! Będzie kąsanko! Czekaj. Oj? Wow! Wow! Co jest? Dlaczego... Co ja zrobiłem? Czekaj, 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 bo ja naprawdę zaraz zginę! No nie! No nie gadaj! Serio? Jeszcze nic nie widzę, ty! Ej, widzę moby, ale... Co mi się wydaje? O, normal, czekaj! Jezus, jaki to jest porąbany Minecraft! To jest naprawdę teraz trudne! Czekaj, ja muszę załatwić sobie teraz butelkę. Jeżeli będę miał butelkę, to mogę chyba naładować ją tym... sokiem ze zwierząt, to tak. Dawaj, ten pioch. Trzeba to zrobić, mam tylko pół serduszka, to się nie mogę zginąć. Ziuta, tragedia jest. Kowito. Nawet się nie orientujesz, to tutaj się odwala w tym momencie. Dawaj, na szybkości trzeba to naprawić. Jezus, zostałem wampirem w Minecrafcie, to nie jest normalne. Czy to są kły? Nie, mogę coś z nimi zrobić? Nie, a to wygląda jak kły, nie? Dobra, olać, nie o to chodzi, weź piasek, przepal. Mam czym przepalić, co w ogóle teraz? I o dwa drewna, to żeś bogaty, chłopie, jest. To żeś bogaty! Czekaj, tutaj może coś będzie w tych pudełkach. Teraz nic mi nie daje, dostałem trochę czosnku. Co ja mam teraz zrobić? Czekaj, weź to wypij. Będziesz miał puste butelki, chłopie. To jest dobry plan. Nie mogę tego wypić! No i co mam z tym zrobić teraz? Jak to się robiło? To się robiło z sześciu? Czy z dwóch? Nie pamiętam, jak się butelki robiło. Ej, dobra, z trzech się robi. Ej, akurat mam! Git, starczy nawet. Elegancko, dawaj. Dobra, i teraz jak mam to. Jak mam to zrobić? Oj. Czekaj, mam to w ręku. A ziutę mam gryźć? Mrówkę weź ugryźć. Nie wiem, czy z mrówki dużo dostanę, ale...
Ej, no coś tam niby dało, ale to ja dalej się nie ładuje. Ja teraz muszę wypić kawę i się dowiedzieć, jak to naprawić, bo zrobiło się strasznie grubo, wam powiem. Ziota, potrzymaj mnie za rękę, gdzie ty jesteś? Nie uwierzycie. To ja muszę iść teraz do wioski. Muszę iść do wioski i Villagera normalnie ukąsać. Nie wierzę w to dosłownie, naprawdę. Piszcie mi w komentarzach, czy zostawić tą modyfikację, czy ją usunąć, bo ja nie wiem, czy ja chcę być wampirem. Troszkę mi to chyba nie na rękę w tym momencie. Tak czy inaczej, lecimy do wioski, byle nic mnie nie zaatakowało, bo zginę i muszę wziąć i ukąsać po prostu Villagera. Ja nie mogę! Ła! Co to było? Spod ziemi jakieś glizdy wyżmy mnie zaczęły bić! Nie wolno tak robić. Weź łuk, bo tutaj lata jakiś syfik. To ja nie trafię tego przecież. Dobra, weź na szybkości to przejść. Nie mogę, ale przypał. Ja się naprawdę nie spodziewałem czegoś takiego. I mam to pobrać w butelkę od nich, czy po prostu ich wziąć i ukąsać? Chyba nie będzie przyjaciół mi coś tak czuję. Uj. Czekaj. Ugryzłem go. Wow. Czaisz? Co, ja muszę mieć swoją farmę w domu? Ej, na drogę będę miał, zobacz. Elegancko, o to chodziło. Dobra, trzeba to nazbierać troszkę spytego do domu. Ja nie mogę, ale to jest porąbane. Się nie spodziewałem, że dojdzie do takiej sytuacji, no. Zaraziłem świnkę. Co jest? Czemu świnka jest w papierze? A tu hop z grabiami lata, żeby mnie utłuc, zobacz. Zobacz, co jest. Nie wierzę w to. Idę do domu. Ziota nie uwierzy, co tutaj się w ogóle dzieje. Naprawdę. Ja nie mogę. Ty, oni wszyscy z grabiami zaczęli... Czemu oni wszyscy zaczęli chodzić z grabiami? O co tu chodzi? Ludzie w wiosce z widłami chodzą. Tutaj nie ma co przychodzić. To, że sobie wziąłem na potem trochę jedzonka. Ja nie mogę. Ale to jest masakra. Ja się naprawdę nie spodziewałem, że takie coś tutaj będzie. Dobra, ja zabieram ziutę tam na nową chatę. Zabieramy wyro i będziemy funkcjonować. Ale mi się pekło jak ostatniej świni, chyba delikatnie. No nic, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Życie! Fizjologia. Ej, teraz ziutki też mogę sobie zjeść, czy niekoniecznie? W sensie... Czekaj, weź naładuj. Niech mi się napełni to żyćko, w każdym razie ziutkuś. Bo ty się nie spodziewasz, kim ja w tym momencie jestem, także daj mi diamenciki i nie pytaj. I chodźmy. Siostro ziuty, na miejsce naszego nowego miejsca spoczynku. Tylko wezmę sobie rzeczy. Ej, bo skrzynkę zostawię całą. Ja głupi. Czekaj, weź to podkładaj. Albo do tych sakw sobie powkładam jakieś rzeczy, bo tutaj też mogę chyba coś włożyć, nie? Aha, no to jestem tak bogaty, że fajnie. No to tak. No to starczy. To więcej nie trzeba chyba jednak. Dobra, chodź Juta. Zabrałem tylko chyba piasek, także. Znaczy piasek, ziemię. Więcej nie potrzeba nam. Wszystko już mamy. Jeden, ale tragedia, naprawdę nie myślałem, że tak się skończy. I kiedyś mi to przejdzie, da się z tego wyleczyć, czy jak to działa? Napiszcie mi w komentarzu, bo na 100% wiecie, bo pisaliśmy dosyć dużo o tej modyfikacji. Więc potrzebowałbym informacji, czy jest możliwość wyleczenia się z tego, bo strasznie szybko mi ten głód spada, nie? Jakby nie było. I to mnie trochę przeraża. I tak nie bardzo... Wolałbym go normalnie jeść, niż villagerów sobie jeść, nie? Także zmienia troszkę całą postać rzeczy. Zobaczcie, jak te butelki szybko idą, nie? To jest moment. No, musicie mi coś załatwić, jakąś informację, co dalej z tym, bo... Nie mam zielonego pojęcia. A ja mam w ogóle węgiel? Nie mam węgla, bo będę miał tutaj ciemno. To jest mały problem. Wiadomo, mógłbym to podpalić, nie? Te drzewa, żeby one szybciej mi zeszły całkowicie, ale nie chcę chyba tego robić. Troszkę mi szkoda potem roboty, że musiał wracać, nie? I od nowa to robić. Dobra, chodźmy tu do góry. Wykopiemy sobie jakąś dziurę, żeby zostawić tam skrzynkę i tak dalej. A te drzewa, no będę musiał pościnać, no bo nic nie zrobię. No i węgiel przede wszystkim muszę znaleźć. Ej, tutaj coś jest. Wow, co znalazłem? Co to jest, taki bloczek? A tak po prostu, jo? To jest sól? Tin ore. Okej, okay. Nie mam zielonego pojęcia, czym jest tin. Pierwszy raz ja poszedłem w ogóle do podziemi. Pytanie, jaka jest szansa teraz na znalezienie węgla, bo widzę, że tak chyba średnio. To jest pełno innych jakichś rzeczy, jakieś skamiliny i takie... różne inne dziwactwa, a najważniejszego, czyli węgla, chyba nie dostanę tutaj. Jest węgiel u góry, dobra, dawaj, do góry szybciutko. I tu będziemy... Nie skaczę aż tak wysoko, zauważyłem jeszcze. Dobra, tu. Kurde, wiecie co? Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że tak będzie... No ja też, żyjesz z wampirem, masz swoje pamiętniki wampirów po prostu w tym momencie. W domu, własne.
O, luksus, patrzcie ile tego dropi. Elegancko. Ewa! Tak miało być. Ile mam węgla w sumie? No i 53 sztuki węgla, bardzo ładnie, bardzo sympatycznie, tyle mi wystarczy! Problem będzie, jak te narzędzia, które mam przy sobie, mi znikną albo się spalą, nie będę miał rzeczy przy sobie. A to dosyć ważna sprawa, nie? Muszę mieć te ultimate'owe, co mam wcześniej. Dobra, pochodnie. Nie mam drewna. Dobra, weźmy drewno, setnijmy. Najpierw drewno, muszę z tego zrobić skrzynię, powkładać sobie rzeczy, bo nie mam w ogóle miejsca nawet, żeby zbierać drewno w tym momencie. Weź, wyprowadź samorodki, to niepotrzebne chyba jest na razie. Dobra, jest drewno. 64, okej, okay. Zrób workbench. Wywal to. I to w jednym miejscu chciał robić, ale to jest ładnie, Boże, jak mi się tu podoba. Dawaj, to tu i tutaj zrobimy sobie skrzyneczkę. Także, jak coś to piszcie, słuchajcie, czy chcecie live'a, na przykład dzisiaj, jeżeli będzie, czy wolicie live'a z wiejskiej, czy wolicie live'a z ferajny. Też napiszcie mi w komentarzu, to będzie istotna sprawa. Dobra, jest jedna skrzynka i chyba drugą będę miał, tak? Starczy mi. A, elegancko. Dobra, powrzucam to wszystko. Bierzemy teraz, słuchajcie, żebym miał już na spokojnie... w ogóle mam zęby tego, nie wiem, skąd to wziąłem, czy to przez to, że wtedy go ten ubiłem, czy jak? A, i zacząłem sobie oglądać, słuchajcie, bo pisaliście mi właśnie, że zrobił ten wielki miecz, nie? Na necie sobie znalazłem, gdzieś tam dwugodzinny film zresztą, jak przejść tą modyfikację Orspawn, nie? Że wchodzimy do tych świata mrówek i tak dalej, do samego końca, żeby przejść i ten miecz wielki, zrobić tą Big Bertę. To trwa 2 godziny sam film, gdzie to jest speedrun. I powiem wam szczerze, że jeżeli weźmiemy się za to, żeby przejść całą tą modyfikację Orspawn, to tutaj będzie tak dużo odcinków z wiejskiej przygody, że masakra. I cieszę się, że udało mi się zrobić tą aktualizację, że mamy teraz nowsze modyfikacje i tak dalej, no bo tamta niestety strasznie nas ograniczała. Niestety. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no. Ta już jest fajna, wam powiem. Dobra, weźmy sobie pochodnie, tutaj trzeba rozświetlić, że nic mi się tutaj zaraz nie potworzyło, bo na pewno mi się potworzy. I teraz tak, robimy normalny dom, czy... w ziemi mam się zamieszkać. Nie wiem. Nie wiem, jak wampiry śpią w sumie, nie? O, elegancko. Ej, a co to było, jak sobie zmieniłem to wzrok? W sensie tam Night Vision. Ale w nocy... O właśnie, mam to. Co mi to daje? Tam coś jest, ale co to pokazuje? Zobaczcie. Co to pokazuje? A, życie. I z czego mogę wziąć, a z czego nie mogę wziąć krwi? Ogarniasz to? Pa, idę se tu. Tutaj stoi, że mogę z tego wziąć ten. Owca. Wow. Jak ją tłukę, to już zanika wszystko. Teraz mogę atakować, jak odejdę, to z powrotem mi się załącza. Ogarniacie to? Ale kozak. Dobra, Ziutuś, idziemy do góry, muszę się tam zostawić. Weź tego Mantisa. Jest Mantis? Nie wiem, co to jest w ogóle. Wow. Ziuta, żeś w łeb nie dostała zaraz z tego miecza, to będzie boleć. Dobra, i muszę trochę sobie nabrać tego. O nie, ja zwierzęta zarażam, zobaczcie. Patrzcie to, no! Ona przeżyje, czy nie? To jest naprawdę straszne. A kurczaka też mogę? Ła! Ja coś mnie tłucze tu! Co to bije, bo nie wiem. O! Jest, dobra. Utłukła chyba to ziuta. Czemu nic nie widzę? Co to było? Zostaw mnie, kobietę! No, elo. Chodźmy do góry. Ja pierdzielę, to jest grubo. Okej, okay, jesteśmy tutaj. Ja mam te diamenty przy sobie. Mam, dobra. Wiecie co, robimy tak. Ładuję się gdzieś tutaj do środka. Się chowamy. Wyziuty nie wypuszczam, bo ona mi zaraz zginie. Najgorsze jest to, że nie mam do niej zbroi, nie? Muszę jakoś to przygotować. Dobra, póki co zostawimy to tak. I potem sobie ogarniemy jakąś chatę większą. Na razie i tak, znaczy spać chyba mogę w tym momencie. Ale jest grubo tutaj, ja pierdzielę się nie spodziewałem, naprawdę. Siostro Ziuty, trzymaj te diamenty. Czekaj, muszę zrobić drzwi. No? Nie, że cię wpycham specjalnie do jakiejś dziury. Nie chcę ci to zakleić ani zostawić, ale... Ty jesteś bezpieczna, uwierz mi. Musisz mi zaufać. Teraz zróbmy sobie drzwi na szybkości i mogę chyba lecieć, co? Będzie git, żebyśmy byli w miarę bezpieczni tutaj. Co to jest? Dlaczego takie? A, bo to jest z tego drewna! Okej. Okay. Ale głupie drzwi. Jezus, faktycznie jakbyśmy w jakichś podziemiach mieszkali. Dobra, słuchajcie, póki co bardzo wam dziękuję. Czekam na komentarze z informacjami, co dalej mam z tym robić, tutaj, co mi się tutaj odwaliło. Dzięki, że byliście. Pamiętajcie, że będzie 8000 apek, to robimy sobie maratonik weekend. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.